Ford Focus 1.6, benzyna, rocznik 2006 i problem z licznikiem. Podczas jazdy w pewnym momencie przestaje bić kilometry, przestaje nabijać kilometry, wskazówka prędkościomierza, jak również obrotomierza spada do zera. Pojawiają się dodatkowe ostrzeżenia. Prawdopodobnie coś jest z licznikiem. Dlaczego tak sądzę, że jak tu klepnę, o, to się pojawiło, a więc coś tam jest nie tak z licznikiem. Będę próbował to samodzielnie usunąć. Biorę się właśnie za naprawę tego licznika, żeby go rozebrać. To tutaj jest taka zapadka i po drugiej stronie jest taka zapadka. Trzeba to tą górną część unieść i pojawią się tam nam dwie śrubki, które trzeba będzie odkręcić i spokojnie wyciągnąć licznik. Zaraz zaznaczam, że będzie to pierwszy raz, a więc nie do końca może mi to tak wyjść jak profesjonalistom, aczkolwiek myślę, że z tym sobie poradziłem dosyć sprawnie. O, tu jest taka, takie brudne, jakby podwójna klapka, trzeba będzie ją potem włożyć. No i mamy dwie śrubeczki, tak jak miało być, torksy. Spodziewałem się torksów, mam torksy, więc mamy śrubeczkę i śrubeczkę i będziemy to odkręcać. Myślę, że teraz powinienem wyłączyć prąd, aczkolwiek myślę, że jak wyłączę po prostu stacyjkę i wyłączę zapłon, no to już będzie lepiej. Po odkręceniu śrubek trzeba podważyć tutaj od góry i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Na razie idzie mi kiepsko, bo nic nie wyskakuje. A jest, odskoczyło mi. I to nawet dosyć sprytnie. Aha. Trzeba by tam zerknąć z boczku. Co tam mamy z tyłu? Aha. Dobra, wiązka elektryczna na gnieździe. Obniżymy kierownicę maksymalnie. I wyciągniemy. O. Myślę, że teraz będzie mi jeszcze łatwiej. Mogłem to zrobić na samym początku, nie? O! Dobra. Dobra. Mamy tutaj taki wiązka przewodów. Kilkunastu może nawet. I na takim, na takiej wtyczce. Pewnie trzeba tutaj tą zapadnię podnieść do góry i wtedy się wyciągnie wtyczka.
Proszę bardzo. Jedna kość. Tylko. No i co? Teraz go zabierzemy do domu. I w środku sobie go ładnie oglądniemy. W środku. Co on tam ma w środku? Ponieważ prawdopodobną musterką są luty, które po prostu puściły z tyłu na płytce tej scalonej. Trzeba wyszukać pod lupą te, które są z takimi jakby mikropęknięciami i jest ponownie zalutować. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nie mam takiej super, bardzo precyzyjnej lutownicy. Mam podstawowy sprzęt, taki najtańszy, można powiedzieć, basic. Mam nadzieję, że uda mi się to naprawić. Jeśli będą luty zbyt małe, zbyt drobne, zbyt precyzyjne, odpuszczę temat, bo będę wiedział, że po prostu tego nie zrobię, nie? To co, idziemy na górę, zobaczymy. I mamy warsztat. Dzisiaj będzie potrzebna lutownica. To takie torksy na wszelki wypadek, ale chyba nie będą potrzebne do rozebrania tego licznika. Powoli zabieramy się, kawka jest. Jedziemy. To pokrętło, co jest do kasowania na przykład dystansu, trzeba o nim będzie pamiętać. Ono pasuje tutaj. Mamy już lecy na się, powoli delikatna robota. To wygląda tak z drugiej strony. Trzeba będzie po prostu otworzyć te zaciski tutaj po kolei, każdy jeden z nich, i nam się po prostu rozejdzie to, ale wcześniej trzeba pościągać te wskazówki. Jak widać, wskazówki nie są na zerach, dlatego zaznaczymy sobie, gdzie one mają być potem, w którym miejscu ustawione, no bo w tej chwili mogę sobie je to wszystko przestawić. O, jest. No. Tu mamy już powoli, zbliżamy się do tego, co oczekujemy, aczkolwiek nie z tej strony. Będziemy działać tylko z drugiej strony. Zobaczmy tutaj jeszcze przy okazji, może coś tu.
Wytaczę. Dobrze, z drugiej strony musimy teraz wyciągnąć tutaj tą blaszkę, która okala ten monitorek, a potem wyciągnąć monitorek i wypiąć go z kostki. Aha, już widzę. No tak, tu wystają blaszki, które są tak podgięte. I już widzę, że to jest kontynuacja po prostu tej obramówki. A więc trzeba zabrać się tutaj. Nie wiem, czy mi się uda. Ma ku temu jakiś tam sprzęt, więc spróbujemy. I podobno główne luty, które się psują, to są te. Myślałem, że to będzie większe, powiem szczerze. I tak, udało mi się wypatrzyć, że na pewno jest naderwany ten, ten, ten i ten. Cztery te pierwsze od góry są na pewno naderwane luty. I widać na nich takie pęknięcia jakby, aczkolwiek one są bardzo małe. Będę próbował to zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda. Muszę przeglądnąć jeszcze pozostałe, czy coś. Pewnie nic nie będzie widać, w każdym razie ten pierwszy lód wyszedł mi taka jakby copka krasnala, ale poprawiłem ten, 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 ten i ten, a także tutaj na dole poprawiłem ten i ten i ten, bo też miały takie ślady pęknięć. Skręcamy.
Dobra, montujemy licznik. Coś trzeba włożyć. Mamy wszystko ładnie. Weszło. Zobaczmy, czy wszystko jest w porządku. Świecić się świeci. Dobra oznaka. Palić, pali. Zobaczymy, jak to będzie w trasie, bo to teraz, no nie wiem. Działa, ale się okaże, jak będziemy jechać. W pierwszym dniu myślę, że będzie jasne, czy udało się naprawić, czy nie. Na razie jest, wygląda na to, że dobrze. Siema. Po 4 dniach nic się nie wyświetla. Zazwyczaj po przejechaniu 1 km, 2 km już pojawiał się problem. Jak na razie wychodzi na to, że wszystko się udało naprawić. Nie powiem, że nie przysporzyło mi to żadnych trudności. Najwięcej miałem trudności z lutowaniem jednak, czego się spodziewałem, ponieważ te luty były jednak drobniutkie, bardzo precyzyjne, że tak powiem. Ja nie miałem sprzętu profesjonalnego do tego, nie umiem też za bardzo lutować, jestem po prostu jakimś tam amatorem, który po prostu złapał lutownicę i coś tam próbuje kleić, no i udało się naprawić, dlatego zachęcam do samodzielnych napraw. Nie ma się czego bać, trzeba tylko zobaczyć filmik u Good Drivera na YouTubie i już będziemy wiedzieli, jak naprawić. Wszystko gra. O! No! Pasowałoby, aby ta kontrolka jeszcze znikła. Coś trzeba zlutować chyba, a raczej pojechać na stację. Siemanko, na razie.